Gdzie jesteśmy, panie Karolu? Gdzie my jesteśmy? A, panie Tomaszu, jesteśmy w naszym Gumilesie, pięknym stworem natury, takim to dziwnym jakimś, ale wspaniałym. Zaczarowany świat. I to jest 50 metrów od głównego parku Chopina. Proszę spojrzeć, jaka piękna natura. Jakie mamy wspaniałe otoczenie. Drugiego takiego nie znałem. Jedna z naturalnych i oryginalnych rzeczy mojego kochanego miasta. Twojego, mojego. Czy tutaj jest, z tego co wiem, twierdzi pan, że to jest bardzo kolorowo. Czy możemy później zerknąć, dlaczego jest tak kolorowo i gdzie jest tak kolorowo? Proszę pana, są wszelkiego rodzaju atrakcje. Mhm. Takie abstrakcyjne atrakcje. Ten piękne środowisko, ten nasz bajeczny komunalny las, jest sukcesywnie ozdabiany tak zwaną żółtą rzeką, czerwoną rzeką, czarną rzeką, którą panu zademonstruję. Dołączę panu piękne zdjęcia, jak mieszkańcy dbają o środowisko. To znaczy, tak jak w Chinach, mamy żółtą rzekę? Dokładnie tak. Trafił pan w dziesiątkę. Średnio raz w tygodniu nawiedza nas duch żółtej rzeki, czerwonej rzeki, czarnej rzeki, która zmienia barwę. No i nasi wodarze martwią się, dlaczego tak jest. Ale co robią w tej kwestii? A to już jest wyższa filozofia. Czy możemy to zobaczyć za momencik? Tak. Pokażemy, tak? Oczywiście. Co to jest? To jest mój sympatyk, Karolek. Ja go nazywałem Karolek. I codziennie do siebie rozmawiamy. Mhm. W tym swoim zaczarowanym gumilesie. On reaguje. Reaguje. Karolek! Karolek, chodź no tutaj. Nie zaczepiaj zwierząt. Tak. I tu wszystkie zwierzęta mają imię, panie Tomaszu. Czy pójdziemy to jest... na ten pomost? No możemy iść. To jest ta słynna żółta, czerwona, czarna rzeka. Dzisiaj akurat mamy... piękny kolor, czysta początek woda. Tygodnia, ale proszę pana, zawsze odbywa się to w piątek lub sobotę, niedzielę. To a dlaczego? Czy pełnia księżyca ma wpływ na to? Tak, tak, pełnia księżyca, bo służby w ten czas spokojnie odpoczywają. Aha. Tutaj pozuje nam Hugo numer 1. Huguś, Hugo, chodź, Hugo. To jest Hugo. Przedstawiam ci Hugo, który jest spontaniczny i codziennie mnie wita. Ja jestem tutaj 2-3 razy w tym swoim zaczarowanym lesie. I mam kontakt z tymi zwierzętami. No ja jeszcze ze zwierzętami nie rozmawiam, ale jak pan Karol rozmawia... No to są nasi mniejsi bracia. No tak, tak, panie Karolu, ja rozumiem wszystko. Tylko mam wrażenie, że tam jest inny świat i tu jest inny. To jest zaczarowany las. Tam jest 105 ławek, a tu w całym parku, w całym lesie komunalnym jest 6. Tylko 6? To jest trunio. Nasz następne zwierzątko. Trunio! Trunio, który zawsze przychodzi i patrzy, kto tutaj do niego go odwiedza. A tutaj jest nasza piękna rzeczka. I proszę państwa, powiem ciekawostkę. Tutaj łapałem ryby. Niedawno, jakieś 40 lat temu, metodą na koszyki wyklinowe. Zastawiało się koszykami 3-4 i takie karaski łapaliśmy. Tutaj w tej rzece. Dzisiaj zrobiono z tego ściek. No i takie te kolory mi za bardzo się nie podobają. To jest Miecia i Mieczysław, para zakochanych kuzek naszych. Mietek jest trochę ospały, on lubi trochę sobie pospać. Natomiast tutaj jest Hugo, bo tam był Hugo 1, tu jest Hugo 2. Huguś reaguje, przychodzi, jest spontaniczny, nigdy nie narzeka. O, niezwykle. Huguś, chodź, Hugo, Hugo. Huguś, chodź, chodź, chodź malutki, chodź. No chodź malutki, tak. Tak, jak mówię do niego, to uszami reaguje. Znaczy, że kontakt jest.
zadbane te zwierzaki. Tak, powiem szczerze, że słowa uznania dla panów, którzy się opiekują. Regularnie są żywione i to dobrze. I tutaj można powiedzieć, jak wiele rzeczy mi się nie podoba, to mi się to bardzo podoba. Jest dbałość, widać zaangażowanie pracowników. Trzeba słowa uznania dla tych panów, którzy się robią. No brawo, brawo, brawo. Kto to jest? A to jest nasza Basia. Basia, Basia, Basia. Z twoim przychówkiem. Przychówek temat otwarty. Nie ma jeszcze imienia. Basiu, 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 Basiu. A teraz przejdziemy się kawałeczek dalej. Ja doskonale wiem, skąd źródło tych pięknych kolorów w tej rzeczce. Czyli idziemy do fabryki koloru? Tak.